wszystko, co nas łączy. Dzień dobry, szanowni słuchacze Radia Wilno. W studiu Teresa Markiewicz. Dzisiaj w programie Okienko Liryczne gościmy Bożenę Naruszewicz, poetkę, której twórczość dotąd nie miała szerszego rozgłosu, gdyż skromna z natury pani Bożena pisze swoje wiersze do tak zwanej szuflady. Z zawodu radioelektronik, z zamilowania malarka, której obrazy odzwierciedlają najczęściej czarujące lono podwilińskiej sielanki. Dzień dobry, pani Bożeno. Dzień dobry. Obecnie mieszka pani w Wilnie, lecz urodziła się w okolicach uroczego miasta Niemęczyn. Jak wspomina pani rodzinne strony, w których przebiegało dzieciństwo i lata szkolne? Tak, urodziłam się w Niemęczynie. To jest bardzo piękne krajobrazy. Może stąd nawet w tych obrazach to te kwiaty, to wszystko, to przyroda. Dzieciństwo wspominam bardzo mile. Jak i kiedy napisał się pierwszy wiersz? Chociaż większość poetów niestety nie zawsze pamięta o swym pierwszym zwiastunie, o tym, że poezja zawitała do serca. Być może pani stanowi wyjątek i ten wiersz pamięta. Nie, prędzej wszystkiego nie pamiętam, ale coś tam związane ze słońcem. Pani Bożeno, proponuję, aby pani zaprezentowała swoje wiersze, które przez wiele lat drzemały w przysłowiowej szufladzie i długo czekały na prezentację. Zapraszam. Utonęłam w suchej wodzie. Zapomnienie na palcach się uczę, na linii bez równowagi stać. Bez sensu to wszystko, lecz muszę z otwartymi oczami i spać. Gdzieś wschód na zachodzie, nieskończoność ma kres. Utonęłam w suchej wodzie, kiedyś wstrzymany chles. A jutro na północ wyruszę, obrastać mchem. Chryzantemy. Finał podróży nie nastał, wiosenny lykam powietrze. Dokoła zieleń wyrasta, zbieram pragnienie na wietrze. Rozpocząć wszystko od nowa, niezdecydowanym gestem. Wypluć odrętwiałe słowo. Przecież byłem, będę, jestem. Ciepłym węglem na spoconych ścianach swego kalendarza. Gdzieś uwiecznić nieznajomych. Tu na końcu korytarza, w próchnicy zużytych marzeń, sadzić chryzantemy białe, w pamięć spóźnionych wydarzeń. Za te spojrzenie nieśmiałe, zakradzione pocałunki, za naszą trwogę nie w czasie, za przeliane słone trunki, za tę miłość w nawiasie. Rozpocząć niby od nowa, ty wiosny stare witraże, my zniszczyć chociaż połowę, niezmiennie serce przeraża. W rozmowie telefonicznej pani opowiedziała, że niektóre nienapisane wiersze przeistoczyły się w obrazy i to jest jakby dalszym ciągiem pani twórczości poetyckiej, czyli wiersze odbiły się na płótnie i zostały obrazami wrzącymi na ścianę. Tak prędzej wszystkiego to jest tak, bo jak u człowieka wiele faz jest, to ja myślę, że moja była ta, teraz bardziej potrzeba mnie w kolorach. To próbuję wyrazić to, co nie mogłam słowami, żeby lepiej... Może obrazy nawet lepiej ludzie przyjmują, czym wiersze. Poezja nie dla wszystkich poezja, a obrazy to tak. Mówiła pani, że obrazy pani są sprzedawane na aukcjach. To świadczy o tym, że maluje pani ciekawe obrazy. Jak wiele czasu pani poświęca swojej pasji, mianowicie malarstwu? Maluję to w ogóle z dzieciństwa i tak jakoś to mnie, jak potrzeba nawet wieczorami było, po pracy do tego, to jakoś ja odpoczywam, nie tego, potrzebuję odpoczywam. Prawdopodobnie fotografia też w pani wykonaniu wspaniale wygląda. Interesujące są ujęcia i tak dalej. Czy mogę stwierdzić, że wszystko, co na ziemi Pan Bóg stworzył, wszystkim się pani zachwyca? Czym się najbardziej pani fascynuje? Tak, mnie różnie co podoba. Nawet suchy badylek, to ja w nim mogę zobaczyć wiele wszystkiego. Teraz od jakiegoś czasu może to nie wiem, co to jest. Pół roku, może więcej, spotykam kamienie w formie serca. To ja ich zbieram, bo u mnie coś już w głowie chodzi, że mnie to przyda się, wiem, że to mnie przyda się, ja coś z tego zrobię. To już mam taki, skrzyneczkę już mam, dobrze. Tak. Taki zapas. No tak, tak. Drugi by kopnął, bo ja to nie. To spostrzegawczość twórcza. Zawód radioelektronika, który pani zdobyła, czym jest ciekawy? Może bardziej lubią porządek. Mam taki schemat na papierze i z tego wszystkiego to jak to porównać, to można spójrz. Dlatego składam, to ja po tym schemacie wszystko takiego składam i z tego wychodzi elektrosilnik. Jednakże powróćmy do twórczości poetyckiej. Pani Bożeno, poproszę jeszcze o przeczytanie kilku wierszy. Cicha nostalgia. Моїх машин тиха жека, поволі напшут плиня, тільки часом вцьонш утік, і самотня ту в доліні, часом спатня слона дещ, приспіше нурт у біті, питам тихо, чи ти вєш, же кохам тім над житті, альбо спатні лістик з шеве, до мої мокрої самотності, напіше на нім, як мід шебе, на тим світі твої мілості,
Ми ж кедись у топлині, попадні в ренце твоє, оповідь тихо у доліні, і же тенскні серце моє. Напіш на нім кілька слов, чулих теплих з душі, і душе кіжуть гузнув, нях з поворотом вируш. З плястерким цитрини. Вечором ми ліса з плястерким цитрини, для непокорної душі, одляд особно мільчими. Ти так цеш, а я мушим. Є усміх в очах свята, як змаршка, на устах ніг сонцу вирити. Ні мам жалю за пшегране лято, згас апетит на нетерпливе візити. Вечором ми ліса з плястерким цитрини. Kiedy nieoczekiwanie zjawia się natchnienie, powstaje myśl i chęć tworzenia, za co najpierw chwyta się pani? Za pióro czy pędzel? Pierw było to pióro. Miałam tyle dużo, takie całe pudełko tych kartek takich spisanych, bo z sobą nosiłam i notesek, i długopis. Tak. Najpierw to u mnie w mojej głowie, to ja już to mówię się pędzlem, tak farby tworzę wszystko, a potem już siadam i już do pracy. Nie jest pani członkinią jakiegokolwiek stowarzyszenia, ani malarzy, ani pisarzy. Natomiast maluje obrazy i pisze wiersze dla własnej satysfakcji. Nie starała się pani należeć do któregokolwiek towarzystwa. Albo chce być wolna i niezależna w swoich pasjach. A może po prostu dla pani nie jest to bardzo istotne. Teraz trochę wychodzę w ludzi jakby tego, bo zrozumiałam, że jeżeli ja to będę robić tylko dla siebie i z tego to nie ma większego sensu. A że na przykład wczoraj dosyłam obraz na pracę i ludzie zatrzymywali się i dosyć dłuższy czas patrzyli na to, coś sobie przedstawiali, uśmiechali się gdzieś. Potem patrzę, znów wracali. Znaczy coś z tym jest, znaczy to... Przyciąga uwagę. No tak, i to dobrze, że to tylko nie ja to widzę, że ja mogę tego koloru troszkę podzielić się ze światem. Znajomość języków... To trzy, jak żartujemy, obowiązkowe dla Polaków na Wileńszczyźnie. Polski, litewski, rosyjski. Pani Bożeno, poproszę o przeczytanie jeszcze kilku swoich wierszy. Wiersze mogą być w dowolnych językach. Zapraszam. Nie, to będzie prędzej wszystkiego po polsku. To ja zaczynałam tylko tak czemuś tak po rosyjsku, bo było może w tamte czasy... Bardziej rosyjski język był na... Moda jakoś była, że tak, tak powiem. Tak, właśnie. Dotknęła każdego. Tak. Nie dojrzałam. Chwila na krawędzi sufity, skromna. W pewnym sensie nie obca. Wyciągnęłam dłonie, nie zauważyła. Mruknęła, jeszcze nie sezon, musisz się przespać. I znikła za marginesem. Wakum. Zgasił wszystkie świece, rozpoczynam wielbić wieczory. Umacki, blądzem roistami przytomności. Badyle szarpią oczy i nie tylko. Wyprowadził się. Kiedy, dziś, wczoraj, przed laty. Nie zauważyłam. Czyżby już nie pójdziemy nad czyste jezioro? Twórczość jest czym dla człowieka, pani zdaniem? Potrzebą duszy, możliwością samorealizacji albo po prostu treściwym spędzaniem wolnego czasu? Myślę, że to prędzej wszystkiego potrzeba duszy, bo już jakoś się siebie nie przedstawiam bez tego. W ogóle nie przedstawiam, bo mnie nawet śmieją się. Mówię, kiedy ty znajdziesz czas na to wszystko, na te obrazy, no to z nocami nie spisz. Nie z nim. Tak, dusza potrzebuje, więc musimy. I to jeżeli tak potrzebuje, to wtedy tak bardzo wszystko udaje się. Teraz, gdy pani dusza wylewa się na obrazy, że tak powiem w przenośni, czy odnajduje pani chwilę dla zanotowania na papierze kilku wersów strof lirycznych? Tak, to u mnie tego jest. Jeżeli cokolwiek to mnie długo chodzi po głowie, to ja już nie mogę, już mnie wtedy nie już trzeba już. Jeżeli to nie, w farbach nie przydaje, to ja wtedy słowem już. Tylko tak skromniutko dla siebie. W obrazach pani dominuje dobra energetyka. To przekaz tak zwany pozytywnego nastawienia do życia. A być może życzliwość autora dla odbiorcy? Po prostu ja nic nie robię, kiedy nie mam natchnienia, nie mam tego. U mnie były doprawdy cisze czasy, parę lat. W ogóle nic nie robiłam, ni tego nie chciałam. A potem to już wszystko już przyszło. Czuję, że potrzebują tego i że to przyjemnie dla ludzi. Tego. To mnie bardzo cieszy. To myślę, że ja to tak jakby... Nie na darmo. To tak, tak. Nie planuje pani wydać swój tomik wierszy z własnymi ilustracjami? Jestem zdania, że byłaby to bardzo ciekawa edycja i że wypromowałaby pani siebie jako poetkę i malarkę naraz. A wie, ja to nawet o tym nawet i nie zamyśliłam się o takim coś, ale to tak byłoby to ciekawe, tylko trzeba znaleźć czasu na taki projekt. Tak, to wspaniale wygląda. Tak. Korzystając z okazji, że jest pani gościem Okienka Lirycznego, poproszę, by pani zaprezentowała ciąg dalszy swoich wierszy słuchaczom Radia Wilno. Przykute do okna. Patrzę w ciemno wieczoru z rynicy, a za oknem śnieg wolno pruszy. Jakbym chciała tak płatkiem lecieć i roztopnić na dnie twojej duszy.
dzień od dnia staje się smutniejszy i tęsknoty lza płynie z kamienia, udaję, czyżby tylko się zmniejszy, śnieżycy nie do zapomnienia, jakże zabronić sercu wspominać, czy też widząc głupi się trwożyć, zakazać sobie rozpoczynać rozmowę, co tej nocy ułożę. Odruchowo, jak pierwszy pocałunek słodka kawa, śnieg za oknem w drzewa się tuli, jakby w twoje ramiona wszystko czaruje, rozmarzona, znów zapomniałam zapominać. Inna. Wynajęty sens na wieczór, jak zwykle, znika po 12:00. Lap, lap. Pragnienie przykute do ściany, tak realnie gdzieś krzyczy, stój, stój. Okazja zanurzy się w utopii, zwiększa się z każdym oddechem. Ból, ból. Wiosna wraz ze śniegiem roztapia wszystkie zmysły. Kap, kap. A może nie tą nogą przyszłaś na świat, po prostu sap, sap. Wzburzone zmysły. Na chodniku spojrzeń sieję przybie śniegi. W nieczulych dłoniach sympatycznie bije serce. Obok ślady niewzruszonych. A laboratorium produkuje feromony. Na ścianie nadzieje nieśmiałe róże. Kakao uzależnie, jak pe. Spóźniony. Wieczorem światło w oknach gasną, a twoje świece nadal płonie. Przekładasz znów historię własną. Kależąc przycinkami dłonie. Drżące litery, tak niezręcznie, tęsknotą przykuwasz do ściany. To, co kiedyś miało trwać wiecznie, gdzieś tylko owoc zakazany. Cicho wydzierasz dwuznaki, nie zapominając korzeni. Co prawda bez nich smak nijaki. Gnębi kropka w lewej kieszeni. Zaklinam. Chwili rozstania celowo zapominam spragnione spojrzenie na przystanku. Czekam. Na ten nieskromny lyk pierwszej wspólnej kawy. Zaklinam, wracaj. Na odległość kawa nie smakuje. Skrzypiące do widzenia. Wciąż powracam usłyszeć odpowiedź niedospanej nocy. Tam na mroźnym przystanku nadal skrzypią ślady naszego milczenia. Tak wyraźnie krzyczały oczy, twoje ostatnie dowiedzenia. A ja tylko dziś grzebię ostatnie złudzenie. Zbyt długo trwało, lecz ciągle za mało. Szanowni Państwo, dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Zanim się pożegnamy, przypomnę, że gościem Okienka Lirycznego była z natury poetka, zamilowania malarka, zawodu radioelektronik, wilnianka Bożena Naruszewicz. Pani Bożeno, dziękuję Pani za rozmowę, za przeczytane w studiu wiersze. Życzę, by nadal Pani towarzyszyła wena twórcza, by piękna Pani twórczość nabierała rozgłosu. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Rozmowę prowadziła Teresa Markiewicz. Do widzenia, szanowni słuchacze naszej audycji. Do usłyszenia.